Rudolf, Krystyr, jesteśmy na obozie w Wałczu, kolejne mocne chłopy, to już chyba 14 albo 15 edycja tego wydarzenia. Ciężkie czasy, pandemia, ale jak widać ekipa dopisała 140 osób na macie, także tylko się cieszyć. Mocne spary, fajne treningi, fajne techniki, także jak zwykle. Oh, I only do 10 rounds, 10, and then I'm done for the day. 10. Dobra, okej. Okay. Witamy wszystkich na kampie. Miło znowu widzieć was w tak licznym składzie. Będziemy się dzielić minus 80 i plus 80. Teraz czeka nas trening sparingowy i wieczorem... Słychać Najdas? Bo tak nastawiasz uszu. I wieczorem czeka nas trening techniczny z kilkoma zadaniówkami. Dzielimy się. Minus 80 przechodzi na tą stronę, plus 80 na tą stronę. Mateusz Gnięda, przyjechałem ze Szczecina, to mój trzeci kamp mocnych chłopów. Zawsze tutaj przyjeżdżam, ponieważ jest mocna ekipa, mocne waleczki, naprawdę bardzo dobrze technicznie wytłumaczone tutaj techniki. Dużo różnych styli, dużo ludzi walczących różnymi gardami, przez co można się przygotować na sezon. Naprawdę polecam wszystkim serdecznie. Organizacyjna i związana z bezpieczeństwem. Nie stawiajcie butelek tak na sztorc przy macie, tak? Bo u nas w klubie jeden gość z K1 usiadł, no i trzeba było mu ją wyciągać operacyjnie, tak? Nie mówiąc już o bałaganie, jaki zostawił na macie. Rzekomo niechcący usiadł, ale... ale to nie wiadomo, żeby nikogo nie kusiło, odsuńmy je gdzieś tam pod ławkę, na ławki. Witamy, jesteśmy na obozie Mocne Chłopy. Zimowy obóz 2021, 140 osób na macie. Wszystko według zasad bezpieczeństwa i restrykcji nakazanych przez nasz kochany rząd. Jesteśmy bezpieczni. So when this happened, I didn't frame him. I can't use the hand to frame because I'm using the hands to control him. The only thing left that I have is the far foot. And so I'm here, and then what happened? I don't lift up the leg. I step, push, control. Immediately, I go for one attack. What do you want to do? I want to catch his leg. Furast, just think with me. You have 100% control here. Yeah. Why should you do a transition here when you don't have control? No, no, highlight that you challenge. You don't need that. Keep the collar. Put your arm inside the leg. Now put your foot behind her knee. I teraz osoby z linii, jak dochodzicie do stanowiska, to za każdym razem zaczynacie z dołu. Hi, my name is Younes Owais. I train jiu-jitsu since 2014. I was always member of the Czechma team. I'm a brown belt under Jackson Souza. This is like the second time I'm here, and I have to say, you know, these trainings are very nice, very hard sparring, nice technical details with world-class fighters like Alan Finfu and Adam Raczynski and others to come to this camp and, you know, to get to know new people, to get to know new techniques, you know, and yeah, just develop yourself in the path of jiu-jitsu. Awesome.
Kurczę. Cześć, jestem Marta. Już na którejś edycji Mocnych Chłopów z kolei mam taką przyjemność, żeby prowadzić mobilki, wieczorne rozciąganie. To jest dla mnie cudowna okazja, żeby przekazać trochę mojego doświadczenia i mojej wiedzy ludziom ze świata jiu-jitsu. Czuję, że ten aspekt dbania o zakresy ruchu jest tutaj trochę zaniedbany, więc cieszę się, że mogę coś od siebie tutaj dać. I zawsze mnie zaskakuje to, jak moje różne ciekawe metody typu masaż tajski jest dobrze odebrany i jest fajnym zakończeniem dnia po ciężkich treningach. Ręce splecione, idę od przodu, zaplatam pod pachami i grzbiety na łopatki, czyli na wysokości odcinka pierwszego kręgosłupa. Kolana w moje wnętrze dłoni, ściągam łokcie i wciskam kolana w klatkę partnera.